Witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry Ski Jumping 2021. Oczywiście zapraszam do stawienia subika i łapeczki w górę. Rozpoczynamy nowy sezon. Mam nadzieję, że w tym sezonie już będzie wszystko fajnie i może wygramy Puchar Świata nawet. Wszystko się okaże. Trenera, myślę sobie, weźmiemy dopiero tego za 185 huntli, także trochę sobie poczekamy z trenerem. No i sprzęt sobie też później zmienimy. Jeszcze trochę diamentów dozbieram. I zaczynamy nowy sezon. Wyniki to nie mam co patrzeć. W sumie trofea jak na razie tylko Puchar Kontynentalny. Mam nadzieję, że w tym sezonie coś dojdzie. No i bez przedłużania w sumie zaczynamy. Szczyrk K70. Po raz piąty. To już piąty sezon tak w ogóle. Start piątego sezonu. Chyba piąty, no prawdopodobnie piąty albo czwarty, ale raczej mi się wydaje, że piąty. Jak komuś się chce, no to albo może ktoś wie, to niech napisze w komentarzach, który to sezon. No i skok kwalifikacyjny, ale były jaja, jakby się nie zakwalifikował w kontynentalnym. Taki profesjonalny zawodnik, kurczę. Przez internet wygrywa, wow, jaki wiatr, co tu się stało? Ej, tego się nie spodziewałem. To był chyba jeden z silniejszych wiatrów, jakie w ogóle miałem tutaj w tej grze. Zobaczmy sobie powtórkę, co tu się stało po wyjściu z progu. I myk w trąbę powietrzną. Ale ustabilizował swój lot i gitarka na dwie nogi niestety, no. Które to nam da miejsce, taki upośledzony skok? Pierwsze. No. Jeżeli ten skok był upośledzony i mi daje pierwsze miejsce, to ja nie chcę nic mówić o tych zawodnikach, którzy ze mną skaczą. Dobrze, kolejny skok, pierwsza seria. Oj, za późno, za późno. Ale skok wylądowany telemarkiem, no. Nie będzie to dla mnie jakieś zaskoczenie, jak będę na pierwszym miejscu. Myślę, że kiedyś sobie zaczniemy pomijać kontynentalny puchar w odcinkach. Może w szóstym sezonie. Zobaczymy, jak pójdzie w ogóle ten sezon. Na razie sobie tak cisnę z tym kontynentalnym, bo to są dla mnie takie fajne treningowe jakby skoki. No, za późno się wybiłem. Tak przynajmniej sobie wiecie, można potrenować na spokojnie. No, zawody w Szczyrku dobiegły końca właśnie. Oczywiście pierwsze miejsce. Bardzo słabymi skokami. No i gitarka. No i pierwsza nagroda w tym odcinku i koszulka lidera się w ogóle pojawiła. I zaczniemy sobie z lewej strony od pierwszego. 14 diamentów. No, bardzo super, że tak powiem. Okej, kolejne zawody bez przedłużania, ta sama skocznia. No niestety, puchar kontynentalny jak na razie. Także ten puchar kontynentalny musimy sobie zrobić, dopiero później puchar świata. Kolejne zawody w Szczyrku. No, nie chcę być jasnowidzem, ale coś mi się wydaje, że Bartik Gry jest tutaj kandydatem do zwycięstwa. No i zaczynamy. Lider klasyfikacji generalnej, publiczność szaleje po prostu. I... no, słabe wyjście z progu, ale może być. Piękny skok. Koszulka lidera pasuje do żółtych nart. Ja już tutaj powoli w ogóle zaczynam myśleć, w jaki kolor zawodnika sobie iść później, bo mam kilka wersji kolorów najlepszych kasków na przykład. Mogę żółty wziąć, mogę zielony wziąć, mogę chyba tam biały wziąć. Mam kilka wersji kolorystycznych różnych rzeczy. Zastanawiam się, w jaki kolor iść. Ależ teraz piękny skok. 82 metry, rekord tej skoczni. Dawno nie było. I zaskoczenie, pierwsze miejsce. Jak to się stało? Tylko 28 punktów przewagi. To nic. No i ostatni skok. Kurczę, tutaj w kontynentalnym taki kozak. Przyjdzie Puchar Świata, to będę płakał. Ojejku, ale zepsute wyjście z progu i jaką przewagą to wygramy? Już nawet nie pytam, czy wygramy, tylko jaką przewagą? Będzie 50 punktów przewagi? Uwaga!
51-1. I kolejna nagroda. Teraz środkową nagrodę sobie wezmę. Mikroskopy. O, już tak jakoś bardzo nam nie są potrzebne, ale może się przydadzą, nie wiem. Karpaczka 85. Kolejny puchar kontynentalny. I zagadka, czy wygramy te zawody, czy przegramy. Albo powinno tu się dać na przykład pominąć kwalifikacje już na... Jak się jest, wiecie. No nieważne, nieważne. W każdym razie oddajemy skok kwalifikacyjny. Wiatr mocny pod narty. Może być rekord, ale wcale nie musi, to wszystko zależy od wyjścia z progu, które zepsute, o ja! Ale ciężkie warunki, naprawdę ciężkie warunki. Jakiś odcinek ciężkich warunków jest. Na każdej skoczni jakoś te warunki są dosyć trudne, że tak powiem. Co? 10. miejsce w kwalifikacjach? No dobra, nie dziwię się, taki skok. Dobra, teraz to naprawimy. Pierwsza seria. 98% dotknięcia od belki. Pyk, wybicie, trochę krzywo, ale może być i daleko za zieloną linię w okolice punktu HS, ale no rekordu, nie wiem czy będzie rekord tutaj w Karpaczu. Zobaczymy. I uwaga, pierwsze miejsce. Zaskoczenie, szok, niedowierzanie. Proszę Państwa. I finałowy skok. Któż wygra te zawody? To jest zagadka normalnie dzisiejszego odcinka. Już się nawet nie staram za bardzo wybijając. I proszę Państwa, daleko za zieloną linię, ale to nic naprawdę nie znaczy. To znaczy tylko tyle, że wygram. A tu jeb 30. miejsce. No i kolejna nagroda w odcineczku. I trzecią nagrodę sobie wezmę teraz. Hantelki mogą być. A, sponsora nie mam właśnie. I na co by sobie, chyba sobie wezmę na pieniądze, bo tych pieniędzy będę potrzebował. Szkoda, że na diamenty nie ma. No to dobra, wezmę sobie teraz na kasę. Inna firma, Mustang. Także rzadko biorę tutaj Mustanga. I lecimy z zawodami kolejnymi w Karpaczu. Znowu zagadka, któż teraz wygra? Czyżby Barty Gry? Czy może jakiś inny Jussilainen? O, śnieg, warunki fajne, podoba mi się to. I skok kwalifikacyjny. Czy będę pierwszy po kwalifikacjach? Nikt tego nie wie. Za późno się odbiłem. Ale leci zawodnik za zieloną linię. Czy w tym odcinku padnie jakiś rekord? Znaczy już padł rekord, ale tutaj właśnie w tych zawodach w Karpaczu. Jeszcze. Pierwsze miejsce oczywiście, jak zwykle zaskoczenie, szok i tak dalej. Wiatr pod narty. 97% odepchnięcie od belki. I o, no w końcu lepsze wybicie. Krzywo oczywiście po wyjściu z progu. I jednak pobiłem tutaj w Karpaczu rekord równe 100 metrów. A zobaczmy sobie powtóreczkę. Czemu nie? Spoko. Bardzo ładny skok. Dobra, lecimy dalej bez przedłużania. Chociaż już trochę przedłużyłem tą powtórką, ale nieważne. Seria finałowa. No i w końcu będzie Puchar Świata. 97% dopchnięcie od belki. No, niezłe wyjście z progu nawet. O, jak blisko ta zielona linia. No i pierwsze miejsce oczywiście, wiadomo. Wiadomix. Co by się tutaj nie stało, to myślę, że te pierwsze miejsca będą. Dobra, tym razem pominę sobie nagrodę, nie musimy jej przecież cały czas brać. Lecimy już z Pucharem Świata Wisła K120. Wisłę sobie jeszcze w tym odcinku zrobimy, Kusamo już w następnym. Także zobaczymy jak w Pucharze Świata, no przydałoby się tu od samego początku już dobrze zaatakować, ale w moim przypadku dużo zależy od wyjścia z progu.
dobrze i kwalifikacje. Czy uda mi się zdobyć tutaj koszulkę lidera? Wiatr jest pod narty, dosyć srogi. 92% wypchnięcia od belki i kwalifikacje. Tutaj już nie może być za dużo błędów. O kurczę, gdzie on wyląduje? 141 metrów, ja się nie spodziewałem, że ten skok będzie tak dobry. Oczywiście nowy rekord skoczni. No, aż sobie zobaczymy powtóreczkę jeszcze raz. Bardzo ładny skok. A pomyślcie, co by było, gdyby było jeszcze idealne wyjście z progu i bez problemu w locie. No, które nam to da miejsce? Ciekawe. Czy będzie pierwsze? Czwarte, także no tutaj już w Pucharze Świata jakiś tam poziom mamy. Kolejny skok. Pierwsza seria, oby było troszkę lepiej. Ale zobaczymy. No nie. Kurczę, w Pucharze Świata, no nie, w Pucharze Świata, kiepski początek. Niestety. Ale mam nadzieję cichą, że ten skok da mi kwalifikację. Cóż to za warunki były? Minus 3,5 za wiatr. Więc coś tam mi podwiewało, delikatnie. 21 miejsce, no zakwalifikowałem się, ale to był no bardzo słaby skok. Zwróćcie uwagę na wiatr, teraz praktycznie ucichł, stoi. No i widzicie, że lepiej już wybić się wcześniej niż później. No i teraz także spóźnione wybicie, ale już będzie skok o wiele, wiele lepszy. No, czy będzie dziesiątka? Zobaczymy. Minus 1,5 punktu za wiatr. I no jest dziesiątka. Okej, mogło być lepiej, ale dziesiąte miejsce nie jest takie złe. Dobrze, nagrodę sobie jeszcze olewamy pod koniec odcinka, jeszcze sobie weźmiemy tę nagrodę. Wisła znów. Mam nadzieję, że tu już będę w trójce. No, na początku byłem usatysfakcjonowany, gdy zajmowałem miejsce w pierwszej dziesiątce w tym sezonie, już w pierwszej trójce. Muszę miejsce zajmować, żeby być usatysfakcjonowanym. Warunki podobne, śnieg, wiatr niestety w plecy. I kwalifikacje. Kwalifikacje akurat jestem spokojny dosyć, bo nie muszę tutaj... O kurczę, no i akurat w kwalifikacjach tak dobre wyjście z progu. Wolałbym w zawodach. No i świetny skok, nic tutaj nie musiałem w powietrzu robić. Bardzo ładnie. Plus 1,5 punktu za wiatr, no to mi prawdopodobnie da prowadzenie. Tak jest, plus... przewaga 3,6 punktu. Teraz wiatr pod narty. Kurcze. Takie dobre wyjście z progu było wcześniej, a teraz jakie będzie? Też dobre czy słabe? No teraz słabsze, ale przynajmniej nie było zbyt późno. I to będzie dobry skok. Bardzo dobry skok to będzie, ale szkoda, że wylądowany na dwie nogi. Ale już powinien nam dać ten skok lepsze jakieś miejsce niż w poprzednich zawodach. Zobaczmy. Drugie, tylko Kamil Stok nas tutaj wyprzedził, więc mamy tutaj szansę na zwycięstwo. Mamy szansę na podium, teraz warunki nam nie sprzyjają. 93% wypchnięcie od belki. I uwaga. No, wiedziałem, że się za wcześnie wybiłem. Dobra, za wczesne wyjście z progu, ale jeżeli będzie podium, to też mnie to usatysfakcjonuje. Ile punktów teraz? To wszystko będzie zależało prawdopodobnie teraz od punktów. Ile ich dostanę? Plus 6,3, więc całkiem nieźle. Pierwsze miejsce jak na razie, ale został Kamil Stoch. Szkoda, że nie możemy sobie zobaczyć tutaj skoku Kamila Stocha. Ale zobaczmy, kto wygrał. No, tak myślałem, ale kurczę, tylko 0,4 przewagi tu Kamila Stocha, więc mogłem to wygrać na spokojnie. Okej, zobaczmy sobie, które miejsce w generalce. Wyniki. Pucharze Świata czwarte, więc nie jest źle. W pierwszym odcinku na czwartym miejscu. Myślę, że mamy duże szanse wygrać w tym sezonie tutaj ten Puchar Świata. Dobrze, ja sobie wezmę ostatnią nagrodę. I weźmiemy sobie środkową może.
kasa, więc spoko, teraz kasa się przyda. A się z wami... O kurczę, zapomniałem! Widzowie teraz będą pisać mi w komentarzach, zapomniał o gwiazdce, ale sobie przypomniałem pod koniec odcinka. Więc w ogóle to zapraszam do zostawienia subika, łapeczki w górę i gwiazdkę sobie idę w długość lotu. No i teraz mogę już powiedzieć do usłyszenia.